Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV, a dzisiaj na moich kolanach gitara Sire i jest to model telecasterowy, jak widzicie L7 w wykończeniu Butterscotch Blonde. Moi drodzy, ja nazywam tą serię również vintage, ponieważ pojawiła się wersja vintage w gitarach Stratocaster od Sire'a. Tutaj mamy też vintage, dziwię się, że tak się nie nazywają te gitary, dlatego że mamy standardowe rozwiązanie telecasterowe. Wcześniej były to gitarki w kształcie telecastera, ale z dwoma humbuckerami i z mostkiem typu hardtail. Moi drodzy, mamy tutaj, jak wspomniałem wcześniej, klasykę samą w sobie telecastera wykonanego z olchy, z gryfem z klonu prażonego. Ten klon posiada podstrunicę również z klonu prażonego i cały gryf polakierowany jest w satynie oprócz frontu i główki. Jest to celowy zabieg, żeby nie brudziła się ta podstrunica i nie wycierała tak szybko. Mamy tutaj nabitą na tą podstrunicę 22 progi jumbo, idealnie wykończone, świetnie wykończone są te progi, naprawdę bez dwóch zdań. Duże kropki za balonu, nie widać prawie klejenia tej podstrunicy, ale na łączeniu są kropeczki małe, białe. Klucze blokowane. To co fajnego jest w gitarach Sire, to już przemyślany temat nawet kluczy. Klucze są blokowane, 6 w linii, ale mają 4 klucze sworznie, żeby kąt padania struny był odpowiedni i 2 z wyższymi sworzniami. Przetworniki to przetworniki sejrowskie, bardzo dobrze grające, trójpozycyjny przełącznik, potencjometr głośności, potencjometr tonów. Tutaj ta blacha jak w klasycznych telecasterach, tyle że ten telecaster jest bardziej zaokrąglony niż standardowy telecaster amerykański. Płytka też ala telecasterowa, trójwarstwowa, czarna, biała, czarna. To co jeszcze mnie zaskakuje pozytywnie to struny przez korpus i szczególnie łączenie gryfu z korpusem. Gryf jest połączony na 4 śruby i jest pod lekkim kątem tu wyfrezowany i też dociśnięty blachą. Świetnie to wygląda, bardzo dobrze brzmi, świetnie rezonuje i myślę, że jest to genialna alternatywa dla zawodowych Fenderów telecasterów. Może będzie okazja przekonać się o tym w którymś z odcinków krótko i na temat. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Link do tej gitarki macie pod spodem, a ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć! Thank you.